Siemanko, jestem Wertes i witam was w pierwszym odcinku z gry Call of Duty Ghosts. Tak. Nie opowiadam nic o tej grze, bo na pewno tą serię gier znacie. Mogę powiedzieć tyle, że od serii Call of Duty Modern Warfare 3 zaczynałem moją przygodę na YouTube. Także to dla mnie super tytuł do nagrania. A teraz oglądajmy cutscenkę. 60 men from tier 1 teams were sent to face down a force of 500 enemy fighters. Their objective, to force the enemy back from a civilian hospital and keep its occupants alive. For 3 days they held their ground, but the enemy's numbers were too great. The 60 were cut down to 15. They wouldn't last another night, and the enemy knew it. Under the cover of darkness, they evacuated the hospital, sending only one of their own to lead the way. The rest returned to the line and took up positions beneath the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. When the enemy drew near, the remaining 14 rose out of the desert sand. They were like hunters that couldn't be seen, using stealth their enemies couldn't defend against. When the men ran dry of ammunition, they used their blades. And when the blades ran dull, they used their hands. When the dust and sand had settled, only one of the enemy had survived. He was picked up in the desert, wandering aimlessly, traumatized. He expressed warnings to others of a force so menacing and unbeatable, it could only be described as supernatural. He called them ghosts. And this really happened. So the legend goes. Come on, Dad. You don't honestly believe that story's true. Yeah, I do. Come on, let's head back to the house. Opowieść o duchach, zajebista. No idę. Dobra, powiem tak, nagrywam frapsem, czyli może klatkować. Mam ustawione dosyć wysokie detale. Już wyczuwam ścinki. Ale spoko. Zobaczymy, jak coś będzie źle, to po prostu zmienię z 1080p na 720p i będzie super płynnie. Started to pick up too. Co tu się wyprawia? I sztorm czy co? Nie wiem. Albo lepiej wyjdziemy zza tego, a tutaj. No właśnie. Jaki Odin? What the fuck? Niezły mindfuck z wejścia. Za tobą go? Nie za tobą. Shit. Oh. Przejechał mnie samochód z wejścia. I tak skończyła się historia Call of Duty Ghosts. Dobra, biegnijmy. Okej. Biegnę, szybciej nie mogę. O, dobra, dobrze wiedzieć, że jestem Logan. Nie wiem, co się dzieje. Idę. Chodź, dajesz. Czemu on tak wolno biega w porównaniu do niego? Co my z jakimiś... Nie wiem. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Jakimiś dziwnymi stworzeniami z kosmosu będziemy walczyć, nie wiem. Boom. Co dalej? 15 minut wcześniej. O! Okej. Hey Baker, here's our
ride. Let's head in. Payload, this is Odin Control. Ready to receive. Odin Control, we're heading back to debrief the new crew. Roger. We're prepping airlock C. Shuttle is in final docking sequence. Wciśnij niezapisane, aby opaść. Nice, po prostu. Dobry fail. Mosley, airlock C is ready for arrival. Capturing. Nie za wysoko, koledzy. Bo nie wiem, jak opaść. Pressurizing airlock. Oh, really looking forward to going home. What's it been? 3 months? Nie ogarniam, o co chodzi. O, ale dobrze, że myszką mogę tak latać. Wow. Ej, koleżanko. Prawie ci pomiędzy nogi wleciałem. Hey, Baker, give me a hand with the unload. Już. What the fuck? Co to za... jakaś awantura w kosmosie. Znając ich, to pewnie ruskie. O! Dawaj to! Nice. Złamali porozumienie. Okej. Przeładuj. W kosmosie sieka. Tego się nie spodziewałem po tej grze. Jak mi myszka szybko chodzi, muszę ją przestawić. Wow. Czekajcie. Bo ta myszka chodzi jak wariatka. Napalona wariatka na dodatek. Rozglądanie. Czułość myszy. Widzicie to? Okej, okay, nice. Nie wiem, ile mam naboi, ale jako, że nie pokazuję, to mam nieskończoność. No teraz ładnie chodzi myszka. $27 milionów. Patrzcie. To co było. Okej, okay, musimy zniszczyć stację, bo jak widzieliście, troszkę sieka się robi na ziemi. Przez co może coś wyjść złego. Oho. Ach. Sobie wylecieliśmy. Auć. Cześć, Mosley. Czekaj, nie mogę kliknąć na mikrofon. Ksz, ksz, ksz. Słyszę. Ale masakra. Jeszcze jedź, chama. Sorry, musiałem go zabić. No bo je wyłączyli. Musimy to sami rozwalić. Mosley, gdzie ja mam? Co ja mam tutaj? Ten teges. No otwieraj. Ja się dołączam. No come on. O, dobrze. Otwieramy ten bajzel. Okej. Coś tutaj wybucha. Strzelać dalej? Nie w Mosley. Poszło. Specialist Mosley.
Oj. Umarło jej się. No. Tak słowem wstępu. No i wczytywanko. O, wracamy do tych pierwszych. O. A. Czyli Odin spadł koło nas. Nice. Ash, come on. Wow. Ciekawe, czy... Oni są tylko tak dla bajeru tutaj? Czy się dołączymy nimi do tych duchów? Ha, zobaczymy. Bardzo zajebiście wszystko wygląda. Au. Nie mówcie, że umarłem. Nie. Już, biegnę, staram się. Pomóc? Nie? Okej. Wow, co to spadło? Dziury na drogach jak w Polsce tutaj. Tak. O? What the fuck? No, zaczyna się ostro. Chodź, Logan, wstajesz. Zaraz ci pomogę iść. Wiecie, co by było najlepsze? Jakby się okazało, że właśnie ten Elias, czyli ich ojciec, jest właśnie jednym z tych duchów i ich tam wkręci. Ale ja nie wiem. Czekajcie, to jeszcze te rakiety spadają. Okej. Okay. Jest i logo! Hej. The Federation's rise to power had started years ago, when the great energy-producing deserts were destroyed. The world powers that depended on them collapsed, and in their wake, the Federation began to rise. The Federation united all of South America under one banner. And devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north. After turning Odin against us, the Federation stood on the doorstep of America, poised for the kill. They thought we were weak, crippled, prey, waiting to be taken. We fought hard. We fought well. We fought them to a bloody stalemate. And here, just beyond the craters of No Man's Land, we find ourselves in a defensive war against a more powerful enemy. Dziesięć lat później. O. Ha, Hesh, Logan, dobra. Nowy wspaniały świat. Jak to teraz wygląda? O, cześć, piesku. Dobra, szczerze powiem tak. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakichś futurystycznych rzeczy przyszłościowych, wiecie, pistoletów itp. itd. jak to było w Black Opsie 2, który mi się strasznie nie podobał, i że będzie wszystko fajnie. Póki co jest dobrze. Wow. Tak. Czekajcie. Kontrolem jest leżenie, a kucnięcie jest...
Shit. Muszę to sprawdzić, bo nie przeczytałem opcji sterowania. Ruch. Przykucnięcie. Serio? Jest coś podal? Co zrobione? Nic. Czemu? Pad nie jest na kontrol. Alt, okej. Okay. Patrzcie, to nadal jest... A, okej, okay, dobra. Sobie na dobrą sprawę, patrzcie. Kontrolem on się cały kładzie. A jak kliknę Alt mocno, to też się kładzie. W sumie... Mógłbym to poprawić na sam kontrol, a to całe padnięcie od razu wywalić. Ale nieważne. Przyzwyczaję się do Alta. Też. Okej. Czysto? What the fuck? Co to miało być? Przytrzymaj nieprzypisany podczas biegu, żeby wykonać ślizg. Dobra. Ta gra ze mną leci w kule z tym sterowaniem. Patrzcie, zmieniamy to. Przykucnięcie. Control. Gdzie ślizg? Wstań skok spacja. Przytrzymaj leżenie, zmiana postawy. Gdzie to jest? What the fuck? Biegnij, wstrzymaj oddech. Przytrzymaj przykucnięcie, przytrzymaj leżenie. Nie wiem, który to jest. Nie wiem, serio, nie wiem. Akcje. Rozglądanie się. Pewno nie gamepad wyłączony. Ale oni zwalili. Dobra, powiedzcie mi, które to jest. Jeżeli w to graliście. O, patrzcie, zrobił ślizg. Nie. No było, dobra. Czyli już wiem jak. Mam. Okej. Just about. We need to sweep this side of the wall and we're good. Take the left side. Should go quick. Regroup at the gas station. You got it. Stacja benzynowa. Okej. Widzę, że klatki mi niezbyt się trzymają. Tak mi strasznie lata pomiędzy 30 a 60. Będę musiał chyba z detali zjechać pod nagrywania. Dobra, ale pierwszy odcinek będzie ładny później. Ho, dobry piesek. What the fuck? Tak od razu? Nice. Aha. Jesteś radny, schowaj się, nieźle. Zaskoczenia mnie super wzięli. To moi? Nie. Przebija? Nie, nie przebija. Nigdzie nie idę. A, tutaj jesteś? Trzymaj w ścianę, strzelałem. Fajnie wyrzuca magazynek przy przeładowaniu. Podoba mi się to. Okej, hash. O! Nice! Aha. Zabijamy ich, czy jak? Padli. Nara. Padłeś. Jeszcze jeden. Pa, granat. Nienawidzę granatów. Shit, kolejny. You fucking fuck, masz. Hehehe. Zrobię im backdoora, o ile się da.
Nie, nie da się. Da się. Ale on mnie wyprzedził z tym. Gdzie jest przeciwnik? Przydałby się radar, którego nie mam. O, oh, fuck! Wypierdzielaj! Idź hash, ja się chowam. No chciałem się schować, hash, przecież bym zginął. Noż nie? Noża, nożyka, noża, nie mam nic, kurde. Fuck. Chyba, że też jest nieprzypisany. Oj, to jest mój, sorry. Jestem zdrajcą narodu. Ale naprawię to. Poprawka, ja już to naprawiam. Jaka to jest zadyma, naj... najsowa. Trochę mnie zsieka. Co wy tutaj, kozaki? W grupie? Wiecie co? Zawsze mi się by podobał. Zawsze chciałem wrzucić do... do czegoś takiego grana, tak do środka, żeby wybuchł. Helikopterka. Przodowałem? Hello? Zabiłem go. Widziałem rzut granatu. Dobra, to macie mój. Tak dla beki. Cześć. Wow. Ale tu jest akcja. Tak z wejścia. Au. Gdzie on jest? Nara, frajerze. To ty tak strzelasz tak do mnie? No. Gdzie ktoś jeszcze jest? Widzę cię, złama się. Wow. Okej. No tyle tutaj. Cieszę się, że mi pomogliście ich zabić. Oho, oho, nie, panie. A. Dobre. Słaniam cię. No chodź, wychyl się bardziej. Tu cię mam. Mam amunicji? Spoko, to latam z pistolcikiem. Zmieniamy broń. Co, piesku, szczekasz? Riley! No, piesek pobiegł. Co dalej? Znisz wrogie śmigłowce za pomocą rakiet. W dupę. Nara. Oho. To było złe. Jak się jedna prowadzająca robi? A, no to za pomocą lasera rozumiem. Shit! What the hell? Gdzie ten złamas? Ej, trudno jest namierzyć. Mam go? Jest. Zmienione zadanko mam, czy nadal? Mam polować na tego?
Kurde, dobry jest. Muszę poczekać, aż się zatrzyma. Ha! Fuck you, man. Nowy cel? Clear? Okej. Okay. Nice. Dobra, posłaniam was. Czysto. A, F. Okej, panowie. Jedziemy w akcję. A, się przycisnął. Okej, to są moi, rozumiem. Świetnie. 20 minut później, Fort Santa Monica. Cześć, piesek. Jak się bawisz? Riley? Jak tam? Nawet odpowiedział. Okej, as. Dobry piesek się słucha. No, idziemy szukać. Siemanko. Co? Eliasa? Czy jak mu tam było? Tak, Elias. Wszystko spoko. Ej, ja tu picie otwieram. Już idę. Dad, they're executing civilians. I know. Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad. Listen, tatuś coś ukrywa. You're the only thing I've got left in this world. Dad, listen. But you're also the only ones I can trust. Hey, look. Whatever it is, Logan and I, we're ready. You two are going to no man's land. Wait, for real? We've been on the defensive for far too long. So I'm sending you outside the wall. Oh, świetnie. You'll link up with a recon team. Gather any intel you can on the enemy. And get your asses back here. So where in no man's land are we going? Somewhere you know better than anyone. You're going home. Do domu? Ciekawe. W Czerwanko? Tak, w Czerwanko. Wiecie co? To by było na tyle. W tym odcinku widzimy się już niedługo w kolejnym, także ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie, cześć! Hej!